Udowodnię ci, że tylko ćwierć inteligent po obejrzeniu tego filmu nadal nie będzie rozumiał, czym jest objętość. I od razu sorry za ten drastyczny wstęp, nie miał na celu oczywiście nikogo urazić, ale najwyraźniej zostało ci to naprawdę felernie wytłumaczone, bądź masz jakieś braki z figur płaskich. Ale czym jest w ogóle objętość? Objętość, no, taka fachowa definicja mówi, tutaj czytam, objętość, miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. A jak to wyjaśnić nieco prościej, to przygotowałem taką nietypową, dosyć spontaniczną scenkę. No to czym jest ta objętość? Mam tutaj najzwyklejszą taką polską szklankę. No może to nie jest ta perelowska, ale zwykła szklanka. Nieważne, że przerabiamy ostrosłup, chodzi o pojęcie w ogóle, czym jest objętość i ten wzór, czyli V jest równe pole podstawy razy wysokość, jak ostrosłup 1/3, ale chodzi o tą bazę. I teraz tak, na potrzeby odcinka kupiłem, normalnie tego nie piję, ale co prawda większość już wybombałem. Jak to mówi mój dziadek, czarny szatan. Wlejemy go sobie, o teraz tutaj, do szklanki i o co chodzi? Widzimy, że ta kolka, czy tam Pepsi, nie ma znaczenia, zajęła nam co? Pole powierzchni, pole podstawy tutaj, ok? I teraz, że z racji, że kola to nie jest taki tani wydatek, to będziemy to rozcieńczać wodą. I teraz tak, wlewam i co się dzieje? Pole podstawy i teraz razy wysokość. Wysokość, 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 bo tylko się wysokość tutaj zmienia, nie? Mamy teraz rozcieńczonego tego szatana i jeszcze raz, co się wydarzyło? Pole podstawy, czyli ta kola, pomnożona razy wysokość, bo wraz z tym jak nalewałem wody, zwiększała się wysokość. Czyli można powiedzieć, że objętość to jest pole podstawy razy wysokość. I ta woda to jest właśnie nasza objętość, bo tak jak czytałem chyba przed chwilą, że jest to, no właśnie, jak co to jest? No jest to miara przestrzeni, która zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. Także to było wszystko, jeszcze się ostrość na koniec rozwaliła. Wracam do tablicy. Mam nadzieję, że trochę ci to objaśniło, czym jest w ogóle objętość. I teraz tak od strony matematycznej. Objętość w ostrosłupie w tym wypadku to jest 1/3 razy pole podstawy razy wysokość. Co to oznacza? Ogólnie objętość jest naprawdę prostym zagadnieniem, bo jeżeli masz pole podstawy i dajmy na to, że nasze pole podstawy by wynosiło na potrzeby tego przykładu 3, nie, nawet nieważne jak jednostki, a wysokość byłaby załóżmy 5, to podstawiamy, pole podstawy to jest to nasze 3, no to podstawiamy, tak jak mówiłem, że objętość to jest 1/3 razy pole podstawy, czyli w tym wypadku 3 i teraz razy 5, bo to jest nasza wysokość i tadam, to się skraca i wychodzi nam, że jest to V jest równe 1 razy ta piątka, bo to jest nasza wysokość i mamy 5 jakichś tam jednostek sześciennych. I to byłoby najprostsze zadanie na pokazanie, czym jest objętość i jak ją wyliczyć. Ale teraz przejdziemy do zadań takich naprawdę typowych z lekcji. Czyli weźmy na początku zadanie 13. Zadanie 13. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, w którym krawędź podstawy ma 6 cm, a wysokość jest równa również 6 cm. I teraz tak, ostrosłup prawidłowy trójkątny ma po prostu figurę foremną w podstawie, czyli w tym wypadku jest to trójkąt równoboczny, bo jest to prawidłowy trójkątny, czyli tak jak mówię, trójkąt równoboczny w podstawie. I teraz tak, przypominamy sobie wzór na objętość. To jest tak, V jest równe 1/3 pola podstawy razy wysokość. Jak ktoś chce, może 1/3 wysokości razy pole podstawy, to nie ma znaczenia, mnożenie jest przemienne. I teraz tak. Krawędź podstawy ma 6 cm. Dobra, zapiszmy, że tutaj jest 6 i tutaj też jest 6. Darujmy na razie sobie te centymetry. I wysokość. Wysokość, duża litera, też jest 6. Czym się różni duże H od małego H? Duże H przyjęło się, że wykorzystuje się właśnie w figurach przestrzennych, czyli na przykład taki ostrosłup, a małe H w figurach na płaszczyźnie mamy trójkąt, cyk i to jest wysokość, ok? I teraz wypisujemy wszystkie dane. Wiemy, że objętość to jest 1/3 i teraz pole podstawy. Myślimy pole podstawy. Dobra, w podstawie mamy trójkąt równoboczny, czyli szukamy wzoru na trójkąt równoboczny. Zatem, no jaki to był? No akurat to nie był najprostszy. Jest to a kwadrat, pierwiastek z 3/4 i teraz razy wysokość. To trzeba zapamiętać. Tutaj nie ma innej opcji, za bardzo na logikę tego nie jesteśmy w stanie zabrać. I teraz podstawiamy, bo nasze a w tym wypadku to jest co? 6. Nasze H w tym wypadku również to jest 6. Z tego tutaj z polecenia to wynika. I teraz objętość jest równa 1/3 i podstawiamy pod A podstawiamy 6, czyli mnożymy to razy. To będzie 6 do kwadratu, czyli to będzie od razu 36, zapiszę. Pierwiastek z 3/4 i teraz mnożymy to razy wysokość, która wynosi 6. To można sobie skrócić, chociażby tutaj mamy trójkę.
Ja może tą szóstkę zapiszę jeszcze, że jest to inaczej 6 pierwszych. I to można skrócić tak. Cyk, cyk, tutaj jest dwójka. Tą dwójkę cyk, tutaj z tą czwórką, tutaj by była dwójka. No i teraz jakbym to miał nieco uporządkować, no to objętość to byłoby, no jedna, jedna, no to nie będziemy takiej bzdety pisać. Będzie 36 pierwiastek z 3 na 2, no bo tutaj też jest poniekąd jedna, jedna. I teraz mamy 36 pierwiastek z 3 na 2, czyli jest to ile? 18 pierwiastek z 3, jakichś tam jednostek, a nie, nie jednostek, centymetrów. Centymetrów sześciennych. I teraz mówię, jedyna trudność w objętości ostrosłupa to jest być może zapamiętanie wzoru, ale dasz jakoś radę to zapamiętać. Pole podstawy. Pole podstawy od razu mówię, to jest największy problem w tych zadaniach, że nie... Powiem wprost, masz problem z zapamiętaniem wzoru, bo tutaj nic innego nie występuje, żadne inne trudności. Po prostu trzeba zapamiętać wzór, co jest w podstawie. Kolejne zadanie byłoby to 14. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy długości 2 i wysokości 10. Spróbujemy zrobić tak, jakby ktoś nie znał wzorów. Objętość to jest tak, 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość. No to wiemy, że wysokość to jest 10. Ok, czyli objętość to wynosi 1 trzecia razy no pole podstawy. Mamy tylko krawędź, więc tu już jest lipa i zatrzymujemy się właśnie na polu podstawy. Bo wysokość wiemy, że jest to 10, czyli mnożymy razy 10 i znowu problemem jest pole podstawy. Czyli jak to wyliczyć? No to już trzeba sobie wyobrazić w ogóle tą figurę przestrzenną. Ostrosłup prawidłowy sześciokątny. Ja już sobie przygotowałem, no właśnie, gdzie to przygotowałem? O tu. Tak wygląda mniej więcej ostrosłup prawidłowy sześciokątny. W podstawie ma coś takiego, jak jest to prawidłowy sześciokątny, powtórzę, to znaczy, że w podstawie ma coś takiego. Jest to sześciokąt foremny, czyli równe krawędzie, tutaj jest taka sama krawędź, tu, wszędzie jest identyczne. I tak samo kąty są również identyczne w tej figurze. Ale, i teraz jak to wykorzystać? Jak wiemy, że długość krawędzi podstawy to jest 2, no to tutaj jest 2, 2, 2, 2, 2, 2. I jak ja mam z tego wyliczyć pole powierzchni? Otóż, warto zauważyć, bo to chyba trzeba po prostu się nauczyć na błędzie, że... Tak naprawdę sześciokąt foremny to nic innego jak sześć trójkątów równobocznych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz jaki jest wzór takiego jednego trójkąta, takiego o? No to wiadomo, a kwadrat pierwiastek z 3 na 4, ale to jest pole takiego jednego trójkącika, a my chcemy mieć 6. No to mnożymy to razy 6 i to można sobie tam skrócić. Ale wróćmy może do tego wzoru tam na górze. Znowu się zrobił syf. Potrzebujemy co? Mamy już to, bo podstawiliśmy to, co mogliśmy, zatrzymaliśmy się na polu podstawy. No to tak, objętość będzie to 1 trzecia razy. I jeszcze raz, wzór na pole jednego takiego trójkąta z podstawy, czyli a kwadrat pierwiastek z 3 na 4 razy ilość, bo jak sobie to podzielimy, o, no to mamy 6 takich trójkątów, razy 6 i razy 10, bo to była nasza wysokość, ok? No i teraz znowu maraton skracania tego w zasadzie, czego się da. Czyli tutaj dałbym, że jest 1, tutaj dałbym, że jest 2. Skróciłem przez 3. Dalej, to jest 10, czyli inaczej 10 pierwszych, no to skracamy najpierw na 2, że tutaj jest 2 i na 2 tutaj będzie 5. I teraz znowu mamy tutaj 2, czyli tutaj skracamy 1 i tutaj też jest 1. Jak ktoś tutaj się pogubił, no to ponownie twoja niewiedza nie wynika z tematu objętości, tylko teraz z ułamków. No to patrzymy. Objętość to jest, tutaj jest 1, 1, czyli 1, to nie ma znaczenia, nie piszemy tego. A kwadrat pierwiastek z 3, no na 1, czyli nawet mogę napisać, że jest to po prostu A kwadrat pierwiastek z 3. I tutaj została nam 5 razy 5. No i podstawiamy, pod A podstawimy 2, bo taka jest nasza długość krawędzi podstawy, wszędzie była tutaj 2. Czyli to będzie tak, objętość jest równa 2 do kwadratu pierwiastek z 3 razy 5. No to jest to tak, 2 do kwadratu jest to 4, pierwiastek z 3 razy 5, czyli teraz mnożymy 4 razy 5 i jest to 20 pierwiastek z 3. I jakieś tam jednostki, no nie ma akurat, no to jednostki sześcienne. Myk, mamy wyliczoną objętość, czyli znowu trudność wynikała z pola podstawy. No idziemy do następnego zadania. Oblicz objętość ostrosłupa o wysokości 8, którego podstawą jest trójkąt równoramienny o bokach 5, 5 i 6. No to znowu. Jakbyśmy nie znali, inaczej, tutaj zapewne znowu się zatrzymamy na polu
podstawy, bo znowu objętość liczymy tak, że V jest równe 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość. No to znowu mamy wysokość, ja już to napiszę, że V jest równe 1 trzecia razy pole podstawy razy 8. No i stop na polu podstawy, bo mamy trójkąt równoramienny i teraz myślimy, jak jest wzór na pole trójkąta równoramiennego. Jest jeden wzór, a razy h na 2, ale czy my mamy podaną wysokość tego trójkąta? Ten trójkąt wygląda tak i to jest w podstawie. Nawet nie musimy sobie wyobrażać, jak wygląda ogólnie ostrosób, który ma w podstawie trójkąt równoramienny. Tylko musimy wiedzieć, jak wyliczyć pole tego. Wiemy, że podstawa ma 6. Tutaj. I wiemy, że ramiona muszą być identyczne, czyli no te piątki muszą być ramionami. Tutaj jest 5 i tutaj jest 5. No i ząk, bo co teraz zrobić? No, ja już wiem, więc powiem, że proste, ale niekoniecznie musi być to dla ciebie proste. Ja już jestem trochę przyzwyczajony do tego. Puszczamy sobie taką wysokość, bo to nas interesuje, to chcemy wyliczyć, bo wzór na pole podstawy będzie to a razy h na 2. Tylko skąd wyczasnąć tą wysokość? No, teraz tak, tutaj nam się tworzy kąt prosty, czyli mamy, jak podzielimy tą podstawę na 2, na dwie równe części, tutaj mamy 3, tutaj mamy 3. I tadam, co nam powstało? Pitagoras. Mamy przeciwprostokątną, mamy przyprostokątną i teraz jeszcze tą przyprostokątną wypadałoby obliczyć. Taki szybki Pitagoras, jak nie ogarniasz Pitagorasa, w prawym górnym rogu masz film, ja to szybko wyliczę. Tutaj jeszcze oznaczmy, że będzie to nasze h. I teraz szybki Pitagoras, to będzie 3 do drugiej, dodać h do drugiej, to jest równe 5 do drugiej. Czyli jest to 9, dodać h do drugiej, jest to równe 25. Czyli jest to h do drugiej i to jest równe 25 minus 9, czyli h do drugiej jest równe 16. I teraz nakładamy pierwiastek, czyli h będzie równe 4. I teraz możemy podstawić do tego, do pola podstawy, bo cały czas chcemy wyliczyć podstawę tego ostrosłupa, a to jest naszą podstawą, ten trójkąt. Czyli podstawiamy, że jest to tak. Nasza podstawa miała 6, nasza wysokość miała 4 i teraz dzielimy to na 2, dobra? I teraz to skracamy tutaj 1, tutaj 2, 2 razy 6 jest to 12 centymetrów kwadratowych, ok? I teraz wracamy się znowu do tego wzoru na objętość, i bo tutaj zatrzymaliśmy się na polu podstawy. Pole podstawy mamy wyliczone i jest to, no czemu się nie chce przesunąć, 12. No to teraz w zasadzie tylko podstaw mnie. V to jest równe 1 trzecia razy pole podstawy wyszło 12 i razy 8, co możemy skrócić? No tutaj jedynkę i tutaj możemy czwórkę. Czyli mamy tutaj 1, czyli 1, 4 razy 8 jest to ile? 32 centymetrów, tak, centymetrów. Napisałem jednostek i tak, centymetrów sześciennych. Zrobione, zrobione. Czyli znowu zatrzymaliśmy się na polu podstawy. I to nie jest tak, że ja sobie wybieram te zadania, że akurat pole podstawy jest najtrudniejsze. Tak jest, tak będzie w każdych zadaniach, które będą wymagały od ciebie wyliczenia objętości. Teraz coś takiego. Oblicz objętość ostrosłupa o wysokości 12 cm, którego podstawą jest rąb o przekątnych 6 i 8. No to znowu, to nie będzie do nikogo zaskoczeniem, że objętość to jest wow, kto by się spodziewał, 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość, nie wiem czemu piszę myszką, a to jest podstawa nasza. I wiemy, że przekątne to jest tutaj 6 i tutaj 8. Patrzymy na całą krawędź jak coś. Tutaj jest, no nawet odwrotnie powinienem to zapisać, bo to jest dłuższa krawędź, dłuższa przekątna, ale to nam absolutnie nic nie zmienia. Tutaj 8, a tutaj 6. No i teraz myślimy znowu, pole podstawy, jak to wyliczyć? Mamy tylko przekątne. No tutaj trzeba byłoby się cofnąć do zasad, do zależności w rąbie, bo był taki wzór. Normalnie to było a razy h i cyk, mieliśmy pole rąbu, ale tutaj mamy tylko przekątne. I teraz magicznie pojawia się drugi wzór na pole rąbu, czyli tak, pole podstawy zapiszę, czyli pole rąbu to jest e razy f na 2. Co to jest e, co to jest f? To jest po prostu krótsza i dłuższa przekątna. Możemy podstawić teraz 6 razy 8, nieważne w jakiej kolejności, dzielone na 2, cyk, skracamy 1, tutaj mamy 3, 3 razy 8 jest to 24 cm kwadratowych i znowu podstawiamy do tego głównego wzoru, czyli lecimy, że V to jest równe 1 trzecia razy pole podstawy, czyli te nasze 24 razy 24 i razy wysokość, która jest tutaj w poleceniu 12, czyli cyk 12. Coś możemy skrócić? No możemy. Tutaj jest 1, tutaj mamy 8. Tutaj znowu jest 1, czyli 8 razy 12, o kurde ile to było, 8 razy 10, 80, dodać 8 razy 2 będzie to 16, czyli będzie to 96 centymetrów sześciennych. Zrobione. I jeszcze jeden taki typ zadania dosyć charakterystyczny do
objętości. Ja to nazywam, że jest odkręcanie wzorów, mega popularne na egzaminie i zapewne babka z matmy będzie cię męczyła tym typem zadania. Jaką długość ma krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 1 m i objętości 12 pierwiastek z 3 m sześciennego? Okej, weźmy znowu to. O, mi się przypomniała naprawdę ważna rzecz jeszcze. To wspomnę pod koniec tego zadania. Mamy ostrosłup prawidłowy trójkątny w podstawie trójkąt równoboczny i teraz wypisujemy wszystkie dane. W takich zadaniach, jak nie proszą nas o objętość, tylko objętość mamy podaną, najlepiej wypisać wszystkie dane, w sumie jak w każdym zadaniu. Czyli tak, wysokość 1, czyli h jest równe 1 metr. Objętość, czyli nasze v jest równe 12 pierwiastek z 3 metra sześciennego. I mamy obliczyć krawędź, czyli nasze a to jest nasza niewiadoma. Ale co jeszcze wiemy? W sumie już więcej nie wiemy. Teraz tak, mamy objętość i wychodzimy z tego właśnie wzoru, bo objętość co to jest? Objętość to jest 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość. I teraz mamy więcej danych, możemy pod to podstawić, bo znamy wysokość 1 metr i znamy co jeszcze? Znamy objętość, czyli naszą niewiadomą pozostanie pole podstawy. Dobra, i teraz na spokojnie. Objętość znamy przecież, objętość to jest 12 pierwiastek z 3, czyli 12 pierwiastek z 3, podstawiłem pod to. Dalej, jest to równe, 1 trzecią przepisuję ze wzoru, pole podstawy, na razie również przepiszę, pole podstawy razy wysokość. Wysokość to jest 1, nawet nie musimy tego pisać, bo coś pomnożone przez 1 nam absolutnie tego nie zmieni. I teraz zobacz, co się wydarzyło. Naszą jedyną niewiadomą jest pole podstawy, czyli musimy to jakoś uprościć. Musimy uprościć ten wzór. I co nam tu przeszkadza w tym równaniu? Ta 1 trzecia jest niefajna, czyli możemy to pomnożyć wszystko razy 3, ok? Czyli jest to tak, 12 razy 3 będzie to 36 pierwiastek z 3 i jest to równe. To musimy, i teraz broń Boże, żeby nikt tego nie mnożył, że to razy 3, to razy 3, to razy 3. Jak mamy mnożenie między tym wszystkim, to wystarczy, że raz to pomnożymy razy 3. W tym wypadku, jak ta trójka nam się wkradnie nawet tutaj, myk, ją po prostu skracamy, ok? Czyli będzie to pole podstawy, i razy 1, czyli tutaj akurat nic się nie zmieni, pozbyliśmy się tylko tego ułamka. To wiemy, że nasze pole podstawy to jest 36 pierwiastek z 3. Ale co nam to dało? Dało to nam tyle, że jak teraz spojrzymy sobie na nasz ostrosłup, który to jest prawidłowy trójkątny, w podstawie, tak jak mówiłem, ma trójkąt równoboczny. Równoboczny, przypominamy sobie teraz wzór na pole trójkąta równobocznego, bo właśnie ten trójkąt równoboczny jest naszym polem podstawy, czyli 36 pierwiastek z 3 jest równe pole podstawy, czyli nasz trójkąt równoboczny, czyli a kwadrat pierwiastek z 3 na 4. I teraz lecimy. Mnożymy to razy 4 przede wszystkim, żeby pozbyć się tutaj tego ułamka. I będzie to, 36 najpierw razy 2, 72 i razy 2, 144 pierwiastek z 3 i jest to równe a kwadrat pierwiastek z 3. Teraz tak, najprościej skreślamy pierwiastek z 3, bo możemy to obustronnie podzielić właśnie przez pierwiastek z 3 i zostaje nam, że a kwadrat jest równe 144. Nakładamy cudowny pierwiastek. Nakładamy pierwiastek i wtedy mamy tak, pierwiastek i potęga to nam się zredukuje, zostanie samo a, pierwiastek ze 144 to jest inaczej 12 cm. I tym sposobem mamy wyliczone, właśnie to, co nas prosili, jaką długość ma krawędź podstawy ostrosłupa. I teraz to jeszcze nie jest koniec tego filmu, bo jeszcze mega taki lifehack. Być może się spotkałeś, bądź spotkałaś z czymś takim, że nauczyciel powiedział ci, że 1 decymetr sześcienny to jest 1 litr, a jak nie, to zmień nauczyciela. 1 decymetr sześcienny to jest 1 litr, ale jeszcze naprawdę to się przyda, może akurat na jakimś zadaniu na egzaminie, a może na lekcji, na pewno podczas twojej szkolnej kariery to się przyda. Otóż 1 decymetr sześcienny, 1 litr, okej, ale jeszcze ciekawostka, 1 centymetr sześcienny to jest 1 mililitr. I teraz jeszcze tak mówię, niektórzy powiedzą, że sztuka gadania dla samego gadania, ale być może to ci się utrwali. Otóż 1 litr ma ile mililitrów? 1 litr ma dokładnie 1000 mililitrów. I wyobraź sobie szklankę. Taka zwykła polska szklanka ma 250 mililitrów. Zatem możemy przyjąć, że jedna szklanka ma ile? Jak 250 mililitrów, to taka jedna szklanka ma inaczej 250 centymetrów sześciennych. I to
akurat to powinien nauczyciel wspomnieć, to już zdarza się rzadko, ale naprawdę warto. Dobra, powtórka z ostrosłupów, po prawej stronie masz tam wszystko, a po lewej stronie masz to samo, tylko o ograniastosłupach.